Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji z cyklu Od religii do Jezusa. Jest 11 głównych religii na świecie i każdy ich wyznawca jest przekonany, że właśnie jego religia jest prawdziwa. Natomiast Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Posłuchajmy, co na ten temat sądzi Ali Tehrani, który urodził się w kraju muzułmańskim. Islam był jego religią. Okay, my name is Ali Tehrani and I come from nation of Iran. Nazywam się Ali Tehrani i pochodzę z Iranu. Urodziłem się w muzułmańskiej rodzinie, w szyicko-muzułmańskiej rodzinie. I kiedy przechodziłem przez swoje życie, moi rodzice uczyli mnie na temat nauk islamu, na temat tego, jak odnosić się do Boga i tego, jak odnosić się do starszych. I kiedy przechodziłem przez moje życie, uczyłem się tych wszystkich nauk islamu, dlatego że jako dziecko byłem naprawdę zafascynowany i zainteresowany tym, aby dowiadywać się jak najwięcej na temat religii, której byłem częścią. Myślę, że powinniście wiedzieć, że Iran jest krajem, który jest zdominowanym przez muzułmanów. Około 97% ludzi, którzy mieszkają w Iranie, to szyici. I mniejsza grupa muzułmanów w Iranie to są sunici. Oni są zdecydowanie mniejszą grupą, więc przede wszystkim szyici. I jest to sekta islamu, która jest bardziej fanatyczna, która opiera się bardziej na fundamentalnych naukach islamu. I oni są naśladowcami człowieka, który nazywał się Ali. Wierzą, że po nim nastąpiło 12 następców, zwanych imams, i to w języku arabskim znaczy przywódcy religijni. I to byli ludzie, którzy przekazali światło i wskazówki dla islamskiego społeczeństwa nadane przez Aliego. No więc, kiedy wzrastałem w Iranie, byłem naprawdę zafascynowany, kiedy czytałem te wszystkie historie religijne. Dowiadywałem się na temat proroka Mohameda, uczyłem się o innych przywódcach religijnych i starałem się być tak dobrym muzułmaninem, jak to tylko możliwe. Wykonywałem moje dzienne modlitwy. Wiecie, w islamie uczymy się o innych religiach tylko troszeczkę, niewiele, ale przede wszystkim uczymy się tego, co zadowoliłoby Boga. Dlatego, że islam jest religią uczynków. No więc musisz wykonywać pewne rzeczy. Musisz na przykład modlić się 5 razy dziennie. Musisz pojechać do Mekki przynajmniej raz w życiu. Musisz oddać 20% swojego dochodu dla biednych i potrzebujących. Musisz pościć przez 1 miesiąc w roku, to jest miesiąc Ramadan. Więc te wszystkie rzeczy robiłem jako dziecko i nawet kiedy już wzrastałem. Ale im więcej robiłem te wszystkie rzeczy, tym bardziej odczuwałem, że moje modlitwy nie wychodzą ponad sufit. Było to tak, jak odczuwałem, że mówię do ściany. Nie byłem zadowolony i wielokrotnie miałem takie poczucie winy i nieczystości. Nie miało znaczenia to, jak dużo robię. Cały czas odczuwałem, że Bóg nie jest ze mnie zadowolony, że nie podobam się Bogu. I pamiętam, moja mama uczyła mnie, jak wykonywać te wszystkie dzienne modlitwy, uczyła mnie o tych wszystkich przywódcach religijnych, ale jest taka rzecz. Nigdy nie dowiadywałem się nic na temat Jezusa. To, co dowiadywaliśmy się na temat Jezusa, było bardzo ograniczone, dlatego że w Iranie to, co możesz dowiedzieć się o Jezusie, przychodzi przez klasy religijne, które opowiadają o Nim i jest to zupełnie inne od Jezusa, który jest wspomniany w Biblii, dlatego że w Biblii jest napisane, że Jezus jest Synem Bożym,
i że przyszedł i umarł za grzech ludzkości. I poprzez Jego ofiarę na krzyżu nasze grzechy są przebaczone. I przychodzimy do relacji z Bogiem i w tym sensie stajemy się dziećmi Bożymi. Ale w islamie to, czego nauczano nas, oni mówili, tak, Jezus był prorokiem, jednym z pięciu proroków islamu, z pięciu głównych proroków islamu. Tych pięciu proroków to Dawid, Mohamed, Mojżesz i Jezus. I Noah. Ale jest pewna różnica, dlatego że ci wszyscy ludzie są martwi, ale Jezus, według Pisma Świętego, jest żywy i siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za nami. No więc dowiadywałem się tych wszystkich rzeczy na temat Jezusa, a oni mówili, tak, Jezus narodził się z dziewicy, był dobrym prorokiem, uczynił wiele cudów, ale kiedy doszło do ukrzyżowania, oni mówili, że Bóg kochał Jezusa tak bardzo, że kiedy doszło do momentu krzyża, On zamienił Go na kogoś, kto wyglądał jak Jezus i pozwolił temu człowiekowi umrzeć na krzyżu. No więc w rzeczywistości mówiono nam, że chrześcijanie są zwiedzeni i że wierzą w kłamstwo. No więc z tym wzrastałem. I to była jedyna rzecz, którą znałem. Ja nigdy nie widziałem Biblii w moim życiu, nigdy. Nigdy jej nie dotykałem. I pamiętam, w każdy bożonarodzeniowy wieczór leciał taki film w telewizji. I to był film dla mniejszości, która mieszkała w Iranie. Byli to społeczność armeńska, to byli jedyni chrześcijanie w tamtym czasie. I byli to ludzie, którzy reprezentowali chrześcijaństwo. I w każde Boże Narodzenie rząd irański, aby okazać im respekt, puszczał ten film pod tytułem Sound of Benedict i był to film na temat młodej dziewczyny, która miała wizję Marii i potem podjęła decyzję i stała się mniszką. Wiecie, nie było tam nic na temat Jezusa, tylko po prostu dziewczyna, która miała wizję Marii i stała się mniszką. Więc to była jedyna rzecz, którą mogliśmy oglądać. I była też jeszcze inna rzecz. To było to, że mogliśmy obserwować tych Ormian. I jak już powiedziałem, oni byli jedynymi reprezentantami chrześcijaństwa. I powiem wam, że było to gorszące, kiedy na nich się patrzyliśmy, bo po pierwsze oni byli oficjalnymi dystrybutorami alkoholu w Iranie, w kraju islamskim. Do tego też żyli bardzo luźnym życiem. I w tym sensie my, muzułmanie, patrząc na nich, stwierdzaliśmy, że nasza religia jest o wiele lepsza. Dlaczego właściwie w ogóle powinienem wysilać się, aby dowiadywać się cokolwiek na ten temat? Więc opowiadam wam to, czego doświadczałem z islamem i z chrześcijaństwem, kiedy wzrastałem. I pamiętam, było to, kiedy miałem może 10 lub 11 lat i wtedy wydarzyło się coś, co diametralnie zmieniło moje życie. Dlatego, że w tym czasie przeszliśmy przez bardzo krwawą rewolucję w Iranie. I to był czas, w którym król Iranu został wygnany z kraju i przywódca religijny, o którym myślę, że większość z was wie, Ayatollah Khomeini, przyjechał do Iranu. I on był fundamentalistą. I kiedy przyszedł, powiem wam, w jedną noc w Iranie zmienili konstytucję. W ciągu jednej nocy. Czy możecie sobie wyobrazić mieszkać w takim kraju jak Polska i kłaść się spać wieczorem i obudzić się rano w Arabii Saudyjskiej? To jest to, przez co przeszedł Iran. W ciągu jednej nocy zmienili całą konstytucję i konstytucja Iranu stała się Shari'Allah, co znaczy zbiór zasad postępowania przekazane dla muzułmanów przez proroka Mohameda. Więc kraj żyjący w XX wieku w ciągu jednej nocy został przetransformowany w kraj
z VI wieku. I w tym czasie zaczęliśmy doświadczać z pierwszej ręki to, co islam ma do zaoferowania. Dlatego, że Irańczycy przez wiele, wiele lat, oni mieli te pragnienie tego, aby prawdziwy islam zaistniał w Iranie. I wiele osób oskarżało szacha Iranu, że był zbyt zachodni, że wprowadzał do kraju zbyt wiele zachodniej kultury, więc oni mieli nadzieję i modlili się o fundamentalny islam w Iranie. I tak się stało w 1979, kiedy islamski reżim wszedł. I powiem wam, oni rozpoczęli bardzo ostro rozprawiać się z czymś, co nazywali korupcją. Doszło nawet do tego, że kamienowano ludzi. Pamiętam, był taki czas, w którym oni odcinali ludziom ręce albo dłonie, dlatego że zostali przyłapani na kradzieży. Pamiętam też dokładnie taki czas, w którym aresztowali kobietę, która była przyłapana na cudzołóstwie z mężczyzną. I natychmiast mężczyzna został rozstrzelany, a kobieta została zabita przez ukamienowanie. I wiecie, jak oni to zrobili? Wykopali dół w ziemi, wsadzili ją do tego dołu, aż pod szyję, tak, że wystawała jej tylko głowa i wtedy ukamienowali ją. Dlatego, że w islamie, jeśli zamężna kobieta zostanie przyłapana na cudzołóstwie, ona ponosi większą odpowiedzialność niż mężczyzna, dlatego automatycznie otrzymuje także i sroższą karę. Mężczyzna przeważnie ginął poprzez rozstrzelanie. No więc doświadczam tych wszystkich rzeczy i pamiętam taki czas, kiedy ginęło tak wielu ludzi w trakcie tej rewolucji. Pamiętam taki czas, że nasz dom był w samym centrum tych walk, dosłownie kilka przecznic, i na dachu naszego domu siedzieli snajperzy, którzy strzelali do żołnierzy na ulicy. Także nasz dom był wypełniony rannymi, ludźmi, którzy byli postrzeleni przez żołnierzy. I my rozrywaliśmy jakieś materiały i bandażowaliśmy im rany, powstrzymując ich od wykrwawienia się na śmierć. Nawet ja sam doszedłem już do takiego momentu, w którym omal nie zginąłem. I byłem wtedy młodym człowiekiem, miałem może 12 lat, więc powiem wam, doświadczyłem i widziałem tak wiele bólu i agonii. A w moim życiu ciągle poszukiwałem miłości, szczęścia, akceptacji. I im więcej doświadczałem tych wszystkich rzeczy, tym bardziej zaczynałem zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma miłości w islamie. Nie ma miłości. Tak, Bóg jest litościwy, Bóg jest łaskawy, ale Bóg nie jest miłością. A Pismo Święte, co Pismo Święte mówi, że Bóg jest miłością? To jest Jego esencja. I kiedy patrzymy na Jezusa i to, co On zrobił, najlepszym obrazem tego jest Jezus będący darem miłości, który pochodzi prosto z Bożego serca. To jest to, kim jest Jezus. Więc ja mam te pragnienie miłości, szczęścia, ale nigdzie tego nie widzę w tej religii. Widzę wiele osób. Wiecie, pamiętam taki czas, kiedy te patrole rewolucyjne chodziły po ulicach i kiedy napotkali dziewczynę idącą po ulicy, która miała troszeczkę makijażu, oni podchodzili, ci przywódcy religijni, do niej, wycierali jej ten makijaż z twarzy i mieli takie miecze przy sobie, w swoich dłoniach, i rozrywali twarze tym dziewczynom. Rozcinali je i pozostawiali je tam krwawiące. Dlaczego? Dlatego, że miały trochę makijażu. No więc doświadczam te wszystkie rzeczy i zaczynam sobie zdawać sprawę z tego, że tak, modliliśmy się tak długo o prawdziwy islam, aby przyszedł do naszego kraju, i mamy prawdziwy islam. Jeśli mi nie wierzycie, możecie przeczytać sobie Koran i zobaczycie, że nie znajdziecie miłości w religii islam. No więc doświadczam tych rzeczy. I zaraz potem wybuchła wojna z sąsiadującym z nami krajem, Irakiem.
I przypominam wam, że obydwa kraje są muzułmańskie. Irak to sunnici, a Iran to szyici. Więc kiedy walczyli ze sobą, pamiętam, słuchałem wiadomości codziennie. Codziennie słyszałem, że irańska strona mówiła: zabiliśmy tak wielu niewiernych i mamy troszeczkę męczenników. I kiedy słuchałem irackiej strony, oni mówili: zabiliśmy tylu niewiernych i mamy trochę męczenników. Obydwie strony nawzajem nazywały siebie niewiernymi, ale obydwie były muzułmańskie. I wtedy byłem już w liceum, może w czwartej klasie, i pamiętam, Khomeini wezwał 10 tysięcy młodych ludzi, aby się stawili. I ich zadaniem było ofiarowanie się. Oni mieli być męczennikami. Więc to, co oni mieli zrobić, mieli pojechać na front, tam, gdzie trwały walki, i ich zadaniem było chodzić po polach minowych, aby oczyszczać pola minowe z min, aby wojska irańskie mogły przejść na drugą stronę. I wiem, że przedtem używali osły, więc wysyłali te osły na front, aby chodziły po tych polach minowych i detonowały te miny, aby oczyszczać drogę dla wojsk, które miały przechodzić do Iraku i walczyć. Ale skończyły się te zwierzęta, więc wzywali tych młodych ludzi, 14, 15, 16-letnich młodych mężczyzn, aby się stawiali. I pamiętam, że mieli takie czerwone opaski na swoich głowach, a Khomeini pokazywał im klucz, plastikowy klucz, i mówił do nich, że to jest klucz do nieba. Jeśli pójdziecie na wojnę i zginiecie za islam, kiedy zostaniecie zabici przez niewiernych, to jest klucz i przez niego automatycznie wejdziecie do nieba. I ci młodzi ludzie szli. I pamiętam, jeden z moich przyjaciół ze szkoły, z klasy, mój najlepszy przyjaciel, kiedy wróciliśmy do szkoły po świętach, widziałem zamiast niego bukiet kwiatów. No więc on zginął na wojnie. Mój kuzyn także był ranny. I kiedy obserwowałem te wszystkie rzeczy, zacząłem się zastanawiać nad tym, gdzie jest miłość w tym wszystkim. I do tego Bóg nie był takim osobistym Bogiem, dlatego że modliłem się do Niego, mówiłem do Niego, ale nie było to dla mnie rzeczywiste. Nie odczuwałem tego, że jestem wysłuchiwany. Wiecie, kiedy mówię teraz do was, to wiem, że mnie słuchacie, ale kiedy mówiłem do Boga, odnosiłem te wrażenie, że On mnie nie słucha. Więc im więcej robiłem, tym bardziej niezadowolony byłem z siebie. I do tego obserwowałem te wszystkie bóle i agonie, które się działy dookoła. I wreszcie doszedłem do wniosku, że stwierdziłem, że nie ma Boga. Nie ma Boga. Dlatego, że jeśli był Bóg, dlaczego te rzeczy wszystkie by się działy? I pamiętam, rozmawiałem z wieloma starszymi ludźmi, starszyzną, z moją własną rodziną, z moim tatem, z moją mamą i pytałem się ich o Boga. Mówiłem, powiedzcie mi więcej o Bogu, chcę wiedzieć więcej o Bogu. I jedyną odpowiedź, jaką oni mogli mi dać, to to, że Bóg jest światłem. Bóg jest światłem. A ja mówiłem, nie jestem z tego zadowolony, ja chcę coś więcej. Więc czytałem te wszystkie historie w Koranie o Noem, o Józefie, o Abrahamie i tych wszystkich innych ludziach, ale to w ogóle nie było dla mnie realne. Chciałem wiedzieć więcej coś na ten temat, a ci ludzie nie mogli nic mi dać. Nic takiego, co mogłoby mnie usatysfakcjonować. Więc doszedłem do wniosku, że nie ma Boga. Nie wierzę, aby był Bóg. I cały czas, w tym czasie miałem także pragnienie, aby wyjechać z kraju, aby wyjechać na zewnątrz, aby wyjechać i zobaczyć świat.
I w tym czasie, jeśli nie zgłosiłbym się na wojnę, wtedy miałem może 17 lat, więc jeśli nie poszedłbym na wojnę, nie mógłbym wyjechać z kraju. I pamiętam taki czas, że poszedłem się zarejestrować do wojska, bo chciałem wyjechać z kraju i to była jedyna możliwość, aby wyjechać, więc pojechałem na tą komisję wojskową i cudownie zostałem odrzucony, dlatego że, wiecie, lekarz wojskowy powiedział, że jestem za gruby i nie mogą mnie zabrać na wojnę. Więc ja powiedziałem, jeżeli jestem za gruby, nie bierzcie mnie. I zostałem odrzucony i cudownie Bóg wyprowadził mnie z kraju. Wyjechałem z Iranu, pojechałem do Turcji na jakiś czas i stamtąd do Grecji i stamtąd do Kanady. I kiedy już miałem przyjechać do Kanady, myślałem sobie, że kiedy przyjadę tam, będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. No, dlatego, że jakby nie patrzeć, to Kanada to kraj złotych możliwości. I każdy człowiek w Kanadzie jest szczęśliwy. Przyjechałem i spotkałem chyba jednych z najbardziej żałosnych ludzi. Oni nie byli szczęśliwi. Widzicie, kiedy miałem wyjechać z Iranu, myślałem sobie, że kiedy pojadę do Turcji, będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Przyjechałem do Turcji, nie byłem szczęśliwy i myślałem, jak będę w Grecji, będę szczęśliwy. Szczęście nie przychodzi z tym, co posiadamy albo gdzie jesteśmy. Jest taka pustka w sercu każdego jednego z nas, która nie może być wypełniona niczym, jak tylko miłością Bożą przez Jezusa Chrystusa. No więc po tych wszystkich bólach i agoniach, kiedy wreszcie przyjechałem do Kanady, nie byłem szczęśliwy. Nawet doszedłem do takiego myślenia samobójczego, dlatego że zostawiłem wszystko w Iranie. Przeszedłem przez tyle ryzyka i bólu, aby przyjechać do Kanady, i nie jestem zadowolony. No więc rozpocząłem robić to, co większość Kanadyjczyków robiła albo robi. Zacząłem imprezować, popijać, pracować jak wariat 80 godzin w tygodniu. Zacząłem znosić jakieś graty i inne rzeczy. Kupiłem sobie nowiutki samochód, miałem dziewczyny i te wszystkie rzeczy, ale nie byłem szczęśliwy. Pamiętajcie, że w tym czasie doszedłem już do tego, że nie chcę mieć nic wspólnego z islamem. Dlatego, że już w tym czasie zdałem sobie sprawę, jako już taki młody, dorosły człowiek, że to jest religia uczynków. Musisz robić jakieś rzeczy i musisz robić je ciągle, dlatego że to jest esencja wszystkich religii. Nie ma znaczenia, czy jest to islam, czy buddyzm, czy hinduizm, jakakolwiek religia by to nie była, ona mówi, rób, rób i rób więcej, i rób więcej, i nigdy nie jesteś zadowolony. Widzicie, w islamie nauczają, że musisz robić te wszystkie rzeczy w nadziei, że pewnego dnia uzyskasz wstęp do nieba. Jest to jak granie w totolotka. Większość ludzi gra w totolotka z nadzieją, że kiedyś będą mieli te zwycięskie numery i trafią tą główną wygraną i będą już do końca życia szczęśliwi. Ale Jezus dał nam te zwycięskie numery 2000 lat temu. On powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Ale widzicie, każdy muzułmanin poszukuje tego zwycięskiego numeru. Poszukuje tego zwycięskiego numeru, dlatego że w islamie nauczają cię, że w noc, którą umrzesz, ta noc jest najważniejsza w życiu muzułmanina. I wszystko zależy od tego, jak przeżyłeś swoje życie na ziemi. To zadecyduje o tym, jaki rodzaj doświadczeń przejdziesz w tą noc. I każdy jeden muzułmanin jest bardzo przerażony. Boi się tej pierwszej nocy po śmierci. I widzicie, w islamie, jeśli ktoś umrze, wykopują dół w ziemi, który nie jest zbyt głęboki, kilka fitów, może jeden metr, i wkładają takiego człowieka do trumny. To nie jest skrzynia, jest owinięty materiałem i wkładają go do tego dołu. I jeśli ten człowiek żył złym życiem na świecie,
tej nocy jego grób zacznie napierać na niego. Zacznie go tam ściskać, zwiększając jego ból, aż do takiego momentu, w którym go zmiażdży, zgniecie. I od tego momentu, aż do dnia sądu. Czyli w tym sensie on będzie torturowany w tym grobie przez długi, długi czas, aż do dnia sądu. I w dzień sądu każdy jeden muzułmanin musi przejść przez most. Jeśli mógłbym wam to zobrazować, jest to jak, jeśli może widzieliście zdjęcia z Grand Canyon w Stanach Zjednoczonych, jest to prosty teren i na środku jest bardzo głębokie wydrążenie. I nad tym wydrążeniem jest most, przez który każdy jeden muzułmanin musi przejść. I po drugiej stronie jest niebo. Na dnie z kolei tego dołu jest piekło z płonącym ogniem i te wszystkie rzeczy. No więc jeśli ten muzułmanin przechodzi przez ten most, a wykonał wiele dobrych rzeczy w swoim życiu, ten most będzie tak szeroki jak autostrada. Ale jeśli on nie czynił dobrze, jeśli żył złym życiem, ten most będzie tak cieniutki jak włos i się urwie natychmiast i ten człowiek spadnie na dół. Więc jeśli on uczynił dużo dobrych rzeczy, przejdzie na drugą stronę i stanie przed Bogiem na dzień sądu. I będzie, wiecie, każdy jeden muzułmanin wierzy, że jest dwóch aniołów przypisanych dla każdego jednego muzułmanina. Jeden siedzi na jego prawym ramieniu i on zapisuje wszystkie dobre uczynki, które ten człowiek w swoim życiu zrobił. A drugi jest to anioł, który zapisuje wszystkie te złe uczynki, które ten człowiek uczynił w swoim życiu. I w tym sensie jeden zapisuje złe, a drugi dobre. Więc kiedy jest dzień sądu, wtedy Bóg bierze te wszystkie rzeczy i kładzie je na wagę i waży je. I która strona jest cięższa, tam ten człowiek skończy. No więc w tym sensie, kiedy ja stałem się chrześcijaninem, odkryłem, że Bóg nie pamięta moich złych uczynków. On wziął je wszystkie te złe rzeczy, które ja uczyniłem w swoim życiu i oczyścił je w krwi Jezusa, swojego Syna. Więc moja księga była czysta, czy jest czysta. Ale anioł, który zapisuje te wszystkie dobre rzeczy, które ja robiłem, on robi to dalej, dlatego że przyjdzie pewien dzień, w którym zostanę za to wynagrodzony. No więc te wszystkie rzeczy dowiadywałem się jako muzułmanin i kiedy przyjechałem do Kanady i pierwszy raz natknąłem się na chrześcijan w moim życiu, kiedy mieszkałem już w Kanadzie 2 lata i kiedy doświadczyłem tych wszystkich rzeczy, które świat ma do zaoferowania, miałem nowy samochód, parę dziewczyn, dużo różnych rzeczy, meble, wszystko. Pracowałem 80 godzin w tygodniu, miałem dużo pieniędzy, ale byłem bardzo żałosny. I w końcu doszedłem do takiego wniosku, że nie jestem szczęśliwy, nie jestem zadowolony. Jak już powiedziałem wcześniej, doszedłem do wniosku, że nie chcę mieć także nic wspólnego z islamem. Zbyt wiele widziałem. No więc kiedy natknąłem się pierwszy raz na chrześcijan w moim życiu, pierwsze wrażenie, jakie oni na mnie zrobili, było takie, że ci ludzie są zupełnie inni. Są bardzo grzeczni, przyjacielscy, uprzejmi. Było coś innego w tych ludziach. I pamiętam, ta grupa ludzi przyjechała z całej Kanady do miejscowości Ottawa, w której mieszkałem w tamtym czasie, i ich zadaniem było głosić Ewangelię, opowiadać o tym, że Jezus umarł za grzech ludzkości dla ludzi, którzy chodzili po ulicach. No więc natknąłem się na nich i kiedy oni zaczęli mówić mi o Biblii, było to dla mnie jak głęboki oddech świeżego powietrza. Było to coś, czego poszukiwałem przez całe moje życie, ale nie wiedziałem, co to jest. I pamiętam, zwróciłem się do jednego z tych młodych ludzi i powiedziałem mu: wy nie macie żadnych pieniędzy, a ja miałem wtedy bardzo dużo pieniędzy.
No więc nie macie żadnych pieniędzy. Do tego marnujecie swój czas tutaj całe lato w Ottawie po to, aby mówić ludziom o Bogu. Przecież moglibyście zarobić bardzo dużo pieniędzy pracując teraz. Ale jesteście szczęśliwi. Jeden z tych młodych ludzi powiedział mi, wiesz, możesz mieć te same szczęście za darmo. Widzicie, w islamie to, jak możesz otrzymać pewien poziom szczęścia, przychodzi z tym, ile pieniędzy musisz oddać, ile modlitw zaniesiesz, ile dobrych uczynków zrobisz. To było zawsze coś trzeba robić i robić i robić. A oni mówili mi o czymś zupełnie odwrotnym. O tym, że mogę mieć tą samą miłość i szczęście za darmo. I to naprawdę spowodowało, że zacząłem myśleć, rozważać to, co oni mi mówili. I pamiętam pewnego razu, jeden z tych młodych ludzi zaoferował mi Biblię. A ja nigdy nie widziałem przedtem Pisma Świętego, ale z grzeczności, dlatego że nasza kultura uczy grzeczności, wziąłem tą Biblię od niego, ale to było wszystko. Wziąłem tą Biblię, przywiozłem ją do siebie, zostawiłem gdzieś obok łóżka i nawet jej nie dotykałem. Ale obserwowałem tych ludzi. Pracowałem w takim sklepie z warzywami, a oni przychodzili tam robić zakupy. I pamiętam pewnego razu, jeden z tych młodych chłopaków przyszedł i zapytał się mnie, z jakiej religii pochodzisz? A w tamtym czasie ja doszedłem już do wniosku, że nie wierzę w żadną religię. Nie uznawałem siebie za muzułmanina, ale wiecie, jeżeli urodzilibyście się w islamie, jesteście muzułmaninem do końca życia. Więc kiedy on się pytał, ja mu odpowiedziałem, jestem muzułmaninem. Więc on poszedł uczyć się o islamie przez kilka kolejnych tygodni i kiedy przyszedł, chciał ze mną porozmawiać. A ja powiedziałem, żartowałem, nie jestem już muzułmaninem, jestem zoroastrianinem. A on zapytał się, co to takiego. Wiecie, zoroastrianizm jest to starożytna religia Iranu. I ta religia wierzy w dużo dobrych rzeczy i w wiele takich rzeczy, które nie mają w sumie nic wspólnego z innymi religiami. Jest to specyficzna religia dla Iranu. No więc ten człowiek nie wiedział nic na ten temat. I poszedł się uczyć przez jakiś miesiąc może i powrócił i powiedział, jestem gotowy, aby z tobą porozmawiać. A ja powiedziałem, wiesz, żartowałem, nie jestem ani muzułmaninem, ani zoroastrianinem, nie wierzę w żadną religię, po prostu wierzę w Boga. No więc utrudniałem mu bardzo mocno. I pamiętam, kiedyś poszliśmy do kina i kiedy skończył się film, wracaliśmy do domu, zapytałem tego młodego człowieka, i zapytałem się go, czy jesteś moim przyjacielem tylko dlatego, że chcesz mnie nawrócić na chrześcijaństwo? A jeżeli ja się nie nawrócę, czy będziesz moim przyjacielem? A on powiedział, tak. Wiecie, to było bardzo ważne dla mnie, dlatego że nikt nie lubi mieć tego uczucia, że ktoś przyjaźni się z tobą, bo chce cię nawrócić na cokolwiek. I to coś zmieniło w moim sercu i pamiętam pod koniec lata, kiedy przyszedł już czas dla tych młodych ludzi, aby się rozjeżdżać do domów, poszedłem się pożegnać z tym młodym człowiekiem. I kiedy go spotkałem, widziałem w oczach jego łzy. I naprawdę byłem dotknięty tym, dlatego że on miał bezwarunkową miłość do mnie. I zacząłem sobie myśleć, oni naprawdę się o mnie martwią. I kiedy żegnałem się z resztą tej grupy, oni mówili, Ali, modlimy się o ciebie, abyś mógł odnaleźć Boga, abyś mógł stać się chrześcijaninem, abyś zaakceptował Jezusa w swoim sercu. A ja mówiłem, no, zobaczymy. I już na sam koniec lata, kiedy już taka jedna z ostatnich dziewcząt odjeżdżała do swojego miasta, poprosiła mnie, abym podwiózł ją na lotnisko. I pojechaliśmy na lotnisko, i siedliśmy w kawiarni na kilka minut przed odlotem, a ona zapytała się mnie, Ali, dlaczego tak dużo pracujesz?
Wiecie, kultura, z której pochodzę, uczy nas, kiedy jesteśmy młodzi, musimy dużo pracować, odkładać pieniądze, bo kiedy się zestarzejemy, nie ma nikogo, kto by o nas zadbał. No więc ona otworzyła swoją torebkę i wyjęła Pismo Święte. I byłem pod wrażeniem, dlatego że nie spotkacie zbyt wielu muzułmanów, którzy noszą ze sobą Koran, gdziekolwiek chodzą. I powiem wam, że 70% muzułmanów nawet nie czyta Koranu. Oni nawet nie rozmawiają językiem Koranu, który jest arabski. Teraz w ostatnich latach przetłumaczono go już na inne języki, ale większość muzułmanów po prostu nie ma pojęcia o tej księdze. I myślę, że to jest w większości religii na świecie. Przede wszystkim mają dumę z tego, że ich religia jest religią prawdziwą. I drugą rzeczą jest obawa, dlatego że ludzie nie zadają żadnych pytań, boją się po prostu. I te wszystkie religie opanowały tych ludzi poprzez ich niewiedzę. Ludzie nie zadają pytań, cokolwiek im przywódcy religijni powiedzą, oni to akceptują i nie odkrywają tego dla siebie. Po prostu nie, na przykład, wielu ludzi, którzy wierzą, że są chrześcijaninami, nigdy nie czytało Pisma Świętego albo nigdy nie przechodziło przez nią. Tak samo muzułmanie, oni nigdy nie czytają swojej księgi, aby zobaczyć, czy to, co im ich przywódcy religijni mówią, jest prawdą, czy nie. No więc, kiedy ona otworzyła, wyjęła tą Biblię, byłem pod wrażeniem. I później otworzyła ją w konkretnym miejscu i byłem pod wrażeniem po raz drugi. Dlatego, że większość z muzułmanów nie może otworzyć ci Koranu w konkretnym miejscu i zacytować coś z niego. I wtedy ona podała mi to Pismo Święte, a ja z grzeczności je wziąłem. I zacząłem czytać. I to było coś nowego dla mnie, dlatego że ja nigdy wcześniej nie czytałem Pisma Świętego. I tu było przesłanie, w którym Jezus mówił do swoich uczniów, aby się nie martwili o przyszłość. Mówił, patrzcie na lilie polne, patrzcie na kruki. Ojciec wasz niebieski dba o nie, o ile bardziej zadbał ciebie. I kiedy ja to czytałem, miałem taki Boży pokój, który wstąpił do mojego serca i tak dobrze się poczułem. I kiedy ta młoda dziewczyna się już ze mną pożegnała i odleciała, ja przyjechałem do siebie do domu i czułem się bardzo żałośnie, bardzo smutny byłem. I tak zastanawiałem się, co się dzieje. I pomyślałem sobie, że może to jest to, co oni mi mówili, może tego mi brakuje. Więc poszedłem i wziąłem te Pismo Święte, które ten młody człowiek dał mi kilka miesięcy temu i było już dobrze zakurzone. Obdmuchałem je, oczyściłem i zacząłem czytać. I było ono jak magnes, jak kawałek metalu, który się do niego przyczepił. I zacząłem czytać Pismo Święte wiele godzin dziennie, 8 godzin dziennie. I byłem tak głodny tego. I pamiętam kilka dni później, kiedy rozmawiałem z jednym z moich przyjaciół, który był fanatycznym muzułmaninem z Iranu, dobry przyjaciel, mój dobry przyjaciel. I on, kiedy czytałem Pismo Święte, wyrwał mi z ręki i otworzył je w miejscu, w którym Pan Jezus rozmawiał z Nikodemem i mówił o tym, jak Duch Święty jest jak wiatr, który wieje i ty nie wiesz, skąd on przychodzi, dokąd idzie. A on popatrzył na nie i zaczął się śmiać z tego. Mówił, mój Koran jest o wiele lepszy niż to. Co to jest? To jest do niczego. Takie rzeczy. A ja zauważyłem, że bronię Biblię. I zacząłem się z nim sprzeczać, a on mówi, zaraz, ty nie jesteś chrześcijaninem, dlaczego bronisz Biblię? Może chcesz stać się chrześcijaninem? A ja pomyślałem sobie, czemu nie? Więc wróciłem do domu i zacząłem studiować Biblię jeszcze więcej. I przez 7-8 dni czytałem cały czas. I pamiętam, pewnego wieczoru wróciłem z pracy kompletnie wykończony, zmęczony. I zadzwoniłem do tego młodego człowieka do innego miasta i rozmawialiśmy. A on zapytał się, czy podjąłeś już decyzję? Ja powiedziałem, że jeszcze nie, bo wiecie, jako muzułmanin, kiedy podejmę decyzję, aby przejść na chrześcijaństwo, automatycznie będzie kara śmierci nad moim życiem. Więc oni najpierw będą zachęcać mnie, abym wrócił do islamu, później może zmuszać, jeśli nie straszyć, a jeśli się nie odwrócę z powrotem, to mój ojciec albo najstarszy brat, albo ktoś ze społeczności muzułmańskiej powinien mnie zabić, bo więc jest kara śmierci.
A i obawiałem się do tego, że stracę rodzinę, że nie będę mógł wrócić do Iranu, nie będę w stanie ożenić się z Iranką. I te wszystkie rzeczy przechodziły mi przez głowę. I do tego jeszcze szatan szeptał mi do ucha, mówił, masz czas, nie martw się, masz dużo czasu. Ale to kłamstwo, które tylko szatan może powiedzieć, dlatego że my nigdy nie wiemy, jak dużo czasu mamy. Pan powiedział, dzisiaj jest dzień zbawienia. No więc te wszystkie rzeczy przechodziły mi przez myśli, kiedy rozważałem tą decyzję, aby stać się chrześcijaninem. A ten młody człowiek powiedział, modlimy się o ciebie. I pamiętam, kiedy skończyliśmy rozmawiać, położyłem się na swojej kanapie i już w tym zmęczeniu powiedziałem, Panie, chcę poddać swoje życie Tobie. Otwieram moje serce i zapraszam Cię, Panie Jezu, abyś wstąpił i przebaczył moje grzechy i uczynił mnie osobą taką, jaką Ty chcesz, abym ja był. Oddaję moje życie Tobie. I to był dzień, w którym podjąłem tą decyzję. I to było 17 lat temu. I od tamtej pory rozpocząłem wspaniałą podróż w życie. I powiem Wam, że jeśli miałbym przeżyć 1000 żyć i bym miał przeżyć te wszystkie życia, za każdym jednym razem podjąłbym tą decyzję, aby oddać ją Jezusowi. Dlatego, że nie ma nic w tym świecie, co jest tak ekscytujące, jak wiedzieć, że jesteś zaakceptowany, pokochany, przyjęty przez swojego Stwórcę, że Bóg, który jest w niebie, kocha cię tak bardzo, że jesteś Jego dzieckiem. Widzicie, nawet w Koranie, w przypowieściach Mohameda, napisane jest, że kiedy Mohamed leżał na łożu śmierci, jeden z jego naśladowców, jego uczniów, przyszedł i powiedział, proroku, pomódl się o mnie, aby mógł pójść do nieba. A Mohamed powiedział, jak ja mogę się o ciebie modlić, jeśli ja sam nie wiem, czy idę do nieba, czy nie. Jednym z imion Jezusa w Piśmie Świętym jest Książę Pokoju. Więc ja, mając do wyboru, aby pójść do Księcia Pokoju, albo Mohameda, który sam potrzebował modlitwy, aby dostać się do nieba. I widzicie, każdy muzułmanin, który wymienia imię Mohameda, musi dodać, pokój niech będzie z nim. Dlatego, że on potrzebuje modlitw po to, aby dostać się do nieba. Ale Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Więc miałem ten wybór tego wieczoru. I podjąłem moją decyzję, powiedziałem, Panie, oddaję moje życie Tobie. I rozpocząłem naprawdę podróż w życie. I wtedy mieszkałem jeszcze w Ottawie i Pan pozwolił mi, abym poszedł do szkoły. Później wyjechałem do innego miejsca w kraju. Stamtąd po jakimś czasie pojechałem do Calgary. I w Calgary, pamiętam, pewnego wieczoru w moim pokoju wołałem do Pana. Mówiłem, Boże, chcę Ci służyć. Panie, chcę Cię naśladować. I Pan stąpił i dotknął mnie tego wieczoru. I zacząłem płakać i płakać i płakać. I Pan powiedział, w tym sensie, że chcę, abyś mi służył. I to był czas, w którym pokazał mi, że chcę, abym poszedł do szkoły biblijnej w miejscowości w prowincji Ontario, które jest oddalone około 4 godzin lotu. I pamiętam, pozbyłem się wszystkiego, co miałem. Sprzedałem, rozdałem i wyjechałem z Calgary z jedną torbą. Przyjechałem do miejscowości St. Catharines, w której nigdy wcześniej nie byłem. I w tym mieście poszedłem do szkoły biblijnej na jeden semestr. I na koniec tego semestru miałem takie pragnienie, aby pojechać do Europy, aby przyłączyć się do takiej grupy ewangelizacyjnej, która usługiwała w Europie. Brat, którego spotkałem w Calgary, zaprosił mnie właśnie, aby pojechać do Europy. Więc pojechałem do Europy, usługiwaliśmy tam przez miesiąc w Skandynawii. I kiedy wróciłem do Kanady, skończyłem drugi rok szkoły biblijnej i pod koniec semestru miałem te pragnienie, aby nie kontynuować kolejnego roku. I otrzymałem taki telefon od służby, dla której pracowałem w tamtym czasie i oni chcieli, abym pojechał do Izraela. Więc powiedziałem, dobrze, pojadę tam na półtora roku. I kiedy byłem w drodze do Izraela, miałem zatrzymać się w Europie na jakieś 2 tygodnie, aby usługiwać z tą grupą ewangelizacyjną, z którą usługiwałem w roku ubiegłym. No więc kiedy już usługiwaliśmy i przyszedł czas, aby się pożegnać, miałem taki sen i Pan pokazał mi bardzo wyraźnie, że to nie jest Jego
celem, abym ja pojechał do Izraela w tym czasie. Porozmawiałem z tymi ludźmi z tej grupy i oni powiedzieli, dlaczego nie pojechałbyś z nami do Polski? I ja powiedziałem, pewnie. Więc pojechałem z nimi. I kiedy przyjechałem do Polski, jeszcze powiem wam, zanim miałem pojechać do Polski, miałem taką radość w sercu. To było takie bardzo ekscytujące. I kiedy przyjechałem do Polski, pierwszą osobą, którą spotkałem, to była moja przyszła żona Edyta. Ona jeździła z nami, usługiwała z nami w Polsce przez 2 tygodnie jako tłumacz. I kiedy podróżowaliśmy razem, Pan zaczął pokazywać mi, że ona będzie moją żoną. I jedno się zbiegło z drugim i 3 dni przed końcem oświadczyłem się jej w pociągu, który jechał z Gdyni do Szczecina. A ona powiedziała tak, a ja powiedziałem aleluja, więc pojechaliśmy do Szczecina i stamtąd pojechałem do Niemiec. Wróciłem 1,5 miesiąca później, już z obrączkami i kilka tygodni później pobraliśmy się. Mam na imię Edyta. Pewnego razu, to było w marcu 2000 roku, przyjechała grupa o nazwie Team Exodus do Szczecina. Taki mieli tour po Polsce 2-tygodniowy. Usługiwali w różnych kościołach na temat Izraela. I ja zostałam wysłana, żeby ich tłumaczyć. Ale po prostu nie spodziewałam się, że Ali będzie moim przyszłym mężem. Jeszcze wtedy, aczkolwiek lubiłam z nim spędzać czas, był pobożnym mężczyzną i bardzo tak mnie zachęciło jego świadectwo, jego wysokie standardy. Pan Bóg błogosławi nasze małżeństwo i no, jesteśmy w sobie zakochani coraz więcej każdego roku. Coraz głębsza jest ta relacja. Usługiwaliśmy w Polsce, w całej Polsce, od północy do południa, od wschodu do zachodu, przez prawie 5-6 miesięcy. I w tamtym czasie już Edyta poczęła i zdecydowaliśmy się wrócić do Kanady w listopadzie 2000 roku. I usługujemy tu w Kanadzie od tamtej pory. Skończyłem kolejny rok szkoły biblijnej. Pan powołał mnie, aby być osobą usługującą. Usługujemy w wielu różnych kościołach. Dzielę się moim świadectwem w wielu różnych miejscach. Bóg otworzył dla nas drzwi do szkół, do telewizji, do stacji radiowych, do bardzo wielu różnych miejsc, abym opowiadał moje świadectwo i mówił, jak Jezus zmienił moje życie. I powiem wam, po 17 latach bycia chrześcijaninem, patrzę wstecz i mówię sobie, jest tak wiele uniesienia w byciu chrześcijaninem, jest tak wspaniałe błogosławieństwo, kiedy wiesz, że Bóg w niebie jest zadowolony z ciebie i ty nie musisz robić nic, aby Go usatysfakcjonować, dlatego że On jest usatysfakcjonowany, dlatego że ty umieściłeś swoją wiarę w Jezusie Chrystusie. Jedno z pytań, które jest mi zadawane często, jest takie, czy Bóg Koranu jest tym samym Bogiem, którym jest Bóg Biblii? I bardzo często słyszę taki komentarz, który mówi, że jest jeden Bóg, ale jest wiele dróg do Boga. Przez co należy rozumieć, że każda jedna religia jest indywidualną drogą do Boga. Pewnego razu zapytano Jezusa, czy pewne drzewo jest dobre czy złe. I on podał przykład. I powiedział, patrzcie na owoce tego drzewa. Jeśli owoce tego drzewa są dobre, te drzewo jest dobre. Jeśli owoce tego drzewa nie są dobre, to drzewo nie jest dobre. Nie musisz wiercić dziury w drzewie, aby zobaczyć, czy ono jest dobre. Po prostu patrz na owoce. I kiedy patrzę na owoce religii islamu, owoce są złe. Dlatego, że nie ma w nich miłości. W Koranie Bóg jest litościwy, Bóg jest łaskawy, ale Bóg nie jest miłością. A esencją Biblii jest to, że Bóg jest miłością. I Jezus jest darem miłości, który pochodzi prosto z serca Boga. Widzicie, różne religie mówią, że jest wiele dróg do Boga, ale widzicie, to jest tak, jakbyście próbowali ustanowić swoją własną drogę do nieba, ustanowić swoje własne standardy do nieba, ale Bóg ma tylko jeden standard.
Jest wiele tak zwanych bogów w tym świecie. Jest Bóg pieniędzy, Bóg bogactwa, wielu takich bogów. Ale jest tylko jeden prawdziwy Bóg i to jest Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. I możecie wierzyć mi na słowo, ale ja jednak wyzywam każdego, kto mnie słucha, aby wziął Pismo Święte i zaczął czytać i przekonał się sam, dlatego, bo Pismo Święte ma wszystkie odpowiedzi, ale problem jest w tym, że wielu ludzi nie ma kompletnie pojęcia o nim. Albo go nie widzieli, albo go nie dotykali, albo go nie czytali. Więc w islamie, kiedy patrzycie na te rzeczy, nie widzicie żadnych owoców. I inną różnicą jest między religią, a tym, o czym ja mówię, co jest drogą wiary w Jezusa Chrystusa, jest to, że religie mówią, rób, rób, rób. Cały czas musisz coś robić i nigdy nie wystarczy. Nawet do tego stopnia, że ktoś pilotuje samolot w budynek, próbując zabić wrogów tak zwanego Boga. Religie mówią rób, 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 ale Jezus powiedział, ja zrobiłem wszystko za ciebie. Ja zrobiłem wszystko dla ciebie. Ty już nie musisz nic robić, dlatego że Pismo Święte mówi, że wszystkie nasze dobre uczynki są jak splugawiona szata w oczach Boga. Jeśli my próbujemy dostać się do nieba, jeśli próbujemy mieć nasze grzechy przebaczone przez nasze dobre uczynki, jest to obrazą dla Boga, dlatego że próbujemy porównać się z tym, co On zrobił i Jego idealny Boży Syn i w oczach Boga to, co my robimy, jest kompletnym złem. I czasami ludzie pytają się, czy Allah jest tym samym Bogiem, który jest Bóg z Biblii. W Piśmie Świętym Pan powiedział Abrahamowi, będę błogosławił tych, którzy Ciebie błogosławią, a przeklinał tych, którzy przeklinają Ciebie. Ale w Koranie napisane jest, że gdziekolwiek spotkasz Żydów, zabij ich. Bóg nie ma schizofrenii. Bóg nie zapomina tego, co powiedział. Pismo Święte mówi, że On jest ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. No więc jak mógłby Bóg w jednym miejscu powiedzieć, będę błogosławił Twoich potomków, a w innych idź i zabij ich. Więc w pełni przejrzyście, Bóg islamu nie jest tym samym Bogiem, którym jest Bóg Biblii. Mieszkając w Polsce przez 6 miesięcy, zakładając rodzinę w Polsce, podróżując po kraju, zakochałem się w Polsce, zakochałem się w Polakach i faktem jest, że czułem się tam jak w domu i było mi bardzo trudno, aby wrócić do Kanady. Dlatego, że chciałem tam zostać, ale to nie był jeszcze czas, aby się tam osiedlić w tamtym czasie. I kiedy dzielę się moim świadectwem z Polakami, chciałbym, aby sobie uświadomili, że Bóg kocha ich tak bardzo. Chciałbym, aby uświadomili sobie, że my odczuwaliśmy tak wielki głód dla Bożej rzeczywistości w całej Polsce. Nawet w takim mieście jak Szczecin, które nie jest miastem religijnym, powiedzmy, dlatego że może jest bardziej takim miastem uniwersyteckim. I pamiętam, był taki czas, w którym puszczaliśmy taki film Jezus w 8 różnych kinach i widzieliśmy tysiące ludzi przychodzących w ciągu tych 3 wieczorów, w których to robiliśmy. I wielu z nich musiało wrócić, starszych i młodszych. Przychodzili księża, przychodzili studenci, przychodzili nauczyciele. I wielu z nich musiało wrócić do domów, dlatego że nie było miejsca dla nich w tych kinach. I co sobie uświadomiłem, kiedy opowiadałem mi moje świadectwo, jedną rzecz, którą sobie uświadomiłem, że jest głód wśród Polaków i Polacy są już napełnieni religią, ale oni poszukują Boga. W ten sam sposób, jak ja byłem już przepełniony moją religią i szukałem Boga. Widzicie, przez tak długo Polacy w ten sam sposób, jak ja, słuchali tych wszystkich nauk religijnych i naśladowali te nauki. I moim takim zachęceniem dla Polaków jest, abyście wzięli swoje Pisma Święte, abyście kupili sobie Pisma Święte, abyście poprosili o Pisma Święte i wy weźcie Pisma Święte, abyście mogli je
czytać, bo Bóg, który stworzył mnie i Bóg, który stworzył ciebie, chce mówić do ciebie. On chce mieć relację z tobą. I kiedy weźmiesz Pismo Święte i zaczniesz je czytać, Bóg będzie objawiał się tobie. Bez względu na to, czy jesteś w domu, czy jedziesz samochodem, czy siedzisz gdzieś, gdziekolwiek. Czy jesteś studentem czy księdzem, bez znaczenia. Bóg chce objawić się tobie. I Pismo Święte mówi, przybliżmy się do Boga, a On przybliży się do nas. Bóg kocha Polaków. I Bóg chce dotknąć naród polski Ewangelią Jezusa Chrystusa i przesłaniem mówiącym, że Jezus zmarł i zmartwychwstał. I ja wierzę, że Polacy są rozdarci, aby przyjąć Jezusa Chrystusa. Jezus płacze nad Polską, dlatego że jest tak wielu ludzi, którzy są głodni, ale po prostu brakuje im poznania. Są religia przysłania im Jezusa. I Bóg chce, abyście podjęli decyzję nie opartą na tym, co ktoś mówi, ale abyście wzięli Pisma Święte, modlili się gdziekolwiek jesteście, modlili się, a Bóg objawi się wam. Bóg pragnie, aby być z wami. On mówi, że On puka do drzwi waszych serc i kiedy otworzycie, On wstąpi i będzie miał z wami relację. I Bóg kocha Polaków tak samo, jak kocha Irańczyków, Kanadyjczyków i ludzi z innych narodów, dlatego że Pismo Święte mówi, że Jezus umarł za świat. I to nie jest przesłanie białego człowieka. Jest miliony, miliony muzułmanów na Środkowym Wschodzie i dookoła świata, którzy przychodzą do Jezusa. Pan Jezus objawia się dla wielu z nich. Przychodzą ludzie z wielu różnych religii i skłaniają swoje kolana przed Panem Jezusem Chrystusem i przyjmują Go jako Pana i Zbawiciela. Dlatego, że w Nim i tylko w Nim jest satysfakcja, jest wypełnienie, jest radość. I nie znajdziemy tego szczęścia w butelce, nie znajdziemy tego szczęścia w narkotykach, nie znajdziemy tego szczęścia w zarabianiu dużych pieniędzy, nie znajdziemy tego szczęścia w seksie, nie znajdziemy tego szczęścia w stylu życia tego świata. Nie znajdziecie tego szczęścia w podróżach do innych krajów. Widziałem tak wielu Polaków, którzy mieszkają w Polsce, marzących o tym, aby wyjechać do Ameryki, do Kanady, ale widziałem też wielu Polaków, którzy mieszkają w Kanadzie i w Ameryce, którzy byli bardzo smutni, w depresji. Dlatego, że miejsce albo rzecz nie da ci satysfakcji. Jedynie Bóg i tylko Bóg może cię usatysfakcjonować. I Bóg pragnie, aby cię zdobyć, tak jak zdobył mnie wiele lat temu, aby przemienić twoje życie i uczynić cię swoim dzieckiem. Czy dasz mu szansę? Moją modlitwą jest, abyś to zrobił. Amen. Cześć, znieś do nieba wieść, miłą pieśń chwały, uwielbienia przyjdź. Przed Tron Boży dziś, na kolanach swych, pokłoń się Panu, On jest Bogiem swym. Bogu oddaj cześć, znieś do nieba wieść, miłą pieśń chwały, uwielbienia przyjdź. Przed Tron Boży dziś, na kolanach swych, pokłoń się Panu, On jest Bogiem Twym. Misja Głos Ewangelii w Toronto zajmuje się głoszeniem Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz propagowaniem chrześcijańskiego stylu życia poprzez rozprowadzenie kaset audio i dysków kompaktowych, na których można posłuchać historii uzdrowień, uwolnień i nawróceń podobnych do tej wysłuchanej. Także mamy w kolekcji wiele kazań i wykładów na tematy biblijne, muzykę chrześcijańską, adaptacje radiowe książek, książki, broszury i Biblię. Po więcej informacji dzwoń 416 521 9696. Miłą pieśń chwały, uwielbienia przyjdź, przed Tron Boży dziś. Na kolanach swych, pokłoń się Panu, On jest Bogiem swym. Bogu oddaj cześć, znieś do nieba pieśń, miłą pieśń chwały, uwielbienia przyjdź.
przed Tron Boży dziś na kolanach swych. Pokłoń się Panu, On jest Bogiem Twym. Cześć, znieś do nieba pieśń, miłą pieśń.